Polski. Przyznaję mu solidarnie. Po 17 punktów to daje mu w tym momencie drugą notę. No a teraz skakać będzie Jakub Wolny. Biorąc pod uwagę to, co pokazywał na treningach i w serii próbnej, Jakub, to powinniśmy obejrzeć tutaj dobry skok. No, 99 w serii próbnej. Jak to teraz wygląda? 91 metrów, no więc wyjdzie na prowadzenie Kuba prawdopodobnie. Zawodnik klubu LKS Klimczok Bystra. Noty też powinny być niezłe. 2 razy po 18. No ale teraz to on będzie zamykał listę wyników. Miejmy nadzieję, że otwierać ją będzie zawodnik, którego teraz oglądamy. Aleksander Zniszczoł. Prędkość niestety słaba na progu. Nie wiem, na czym to polega, jeśli chodzi o polskich zawodników. Może trener Maciuszek, a może Adam Małysz, których widzieliśmy przed chwilą, będą w stanie na to pytanie. Jak to się dzieje, że nasi na progu, i to czy seniorzy, czy juniorzy, na ogół regularnie przegrywają prędkością Zniszczą? Znowu się ożywia publiczność, bo są oczywiście polscy kibice dopingujący naszych zawodników, a skakać będzie Krzysztof Biegun. Nienadzwyczajnie wypadał tutaj na pierwszych treningach, ale później jak gdyby troszkę się ustabilizowały skoki Krzysztofa. No i teraz popatrzmy, jak spisał się z pierwszych zawodów Pucharu Świata z tego sezonu i triumfator Uniwersjady rozegranej na obiektach w Predacco. 90 metrów, czyli odległość, która powinna dać mu miejsce w pierwszej trójce, jest drugi. 102,5 punktu, o 0,4 wyprzedza Jakuba Wolnego na prowadzeniu, jednak cały czas ożywiły się trybuny. Klemens Murańka, ostatni z naszych reprezentantów. Ściskamy kciuki razem z kolegami z drużyny, z kibicami, z trenerami, z Adamem Małyszem, który siedzi, a właściwie stoi na tej trenerskiej zwyżce i obserwuje skoki naszych juniorów. Ubiegłoroczny wicemistrz świata juniorów, ale ojej! Warunki może nie są najlepsze, ale chyba troszkę lepszego występu oczekiwaliśmy od Klemensa. 85,5 metra. No, kręci głową rozczarowany. Dopiero 12 nota. Oto kolejność po pierwszej serii. Klimow przed Streitlerem i Ilitapio. W pierwszej dziesiątce Krzysztof Biegun i Jakub Wolny na 5. i 6. pozycji, z niedużą w gruncie rzeczy stratą do lidera. Za nimi groźny Jarko Metty. Na 1. dziesiątkę zamyka Mats Hagen Bergort z Norwegii. Cenę Prewc na 9. pozycji, najlepszy ze Słoweńców. Klemens Murańka, który tak świetnie tu spisywał się na treningach i w serii próbnej, 17. I do lidera traci sporo, bo ponad 15 punktów, 16, ściśle rzecz biorąc. No a Aleksander Zniszczoł, też kapitalnie prezentujący się na treningach, dopiero na 25. miejscu ex aequo z Finem Miką Ilipulim. No. Вторую. Был хороший телемар, казалось бы, но потом начал
первый попытки, 91 метр его прыжок был. Сумеет ли он повторить свое достижение во второй? Здорово, очень здорово. Якуб Вольный удивляет, действительно удивляет нас с вами, удивляет своих тренеров. 99 метров, шикарная попытка, неплохая техника, приземление тоже достойное. И сейчас он станет новым лидером. Уверенно на первую строчку поднимается Вольно, 231,5 балла, это здорово, но и Бегун. Жишта Бегун, это еще один претендент на самые высокие места сегодня. Ну, знаете, Вольно-то получше прыгнул. И расстроен сейчас Бегун. 97 метров, но явно было заметно, что мог он прыгать дальше, были помарочки, и не должен он сейчас первым быть. Да, только третий. Якуб Вольный в возрасте 18 лет становится победителем соревнований, вторым Патрик Штрендер, третий Евгений Климов. Ну что ж, результаты соревнований у вас на экранах. Отмечаем 28 место Алексея Камынина. Ну и, конечно же, третье Евгения Климова. Ну что ж, на этом наша трансляция подходит к концу. Я думаю, вы, как и я, получили удовольствие от этих соревнований. Еще раз поздравим Евгения Климова, который теперь с большой долей вероятности войдет в олимпийскую команду сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Для вас работали режиссер Михаил Рыполов и ваш комментатор Атар Мамучашвили. До новых встреч в рамках юниорского чемпионата мира по лыжным видом спорта в Альдефьеме. Пока.